Witamy bardzo serdecznie, kolejna odsłona eksperckiego quizu piłkarskiego. Z nami jest, dobrze widzicie, Piotr Zieliński, wielkie brawa. Owacyjnie witamy sobie publicznie, może by się pozdrowił. Tak, pozdrawiam wszystkich widzów, którzy będą to oglądać. Słuchaj, wiesz o co chodzi, znasz zasady, nie. Wy też już znacie, więc nie będziemy tłumaczyć. Dobra, pokrótce. Cztery kategorie meczów. Wybierasz mecz, ja wybieram drużynę, masz minutę 30 na to, żeby powiedzieć skład tej drużyny, pierwszą jedenastkę. Kategorie są następujące. Polska na wielkich turniejach, Polska w eliminacjach, finały Mistrzostw Świata lub Europy i finały Ligi Mistrzów. Którą kategorię wybierasz? Tą ostatnią. Finały Ligi Mistrzów. Finały Ligi Mistrzów, dobrze. Finały Ligi Mistrzów to zaraz. Mamy finał. Mój drogi, z 2013 roku Borussia grała z Bayernem. A ty masz skład Bayernu. Czekaj. Czemu Bayernu? Musisz mi tutaj pomóc, odblokować. Daj Borus. Nie, daje Bayern, spokojnie, daje Bayern. Daje Bayern. I uwaga, czas, start. To bramce Neuer. Dobrze. Lam, Boateng. Ale nie wiem, patrz, Tuber. Nie. Na lewej kto tam mógł grać? Alaba, nie? Dobrze. Alaba. Kroos. Nie. Schweinsteiger? Tak. Ribery? Robben? Dobrze. Müller? Dobrze. Mandzukic? Dobrze. Zostało ci tak, środkowy obrońca? Środek obrony. Obok Boatenga? Ten. Kur. Co tam grać? Ile czasu jeszcze? Spokojnie, dopiero masz, jeszcze masz prawie minutę. Kogo brakuje? Środkowy obrońca? I środkowy pomocnik. Czyli masz 9 już. Środek pomocy jeszcze jeden? Tak. Minęło 52 sekundy. Masz spokój, pewien. Masz spokój. Możesz zrobić 11 na 11. Jeszcze tego nie było. Czekaj. Kurczę, kto tam w środku grał? Jak nie Kroos, jak nie Schweinsteiger? Nie, od Schweinsteigera powiedziałeś. Schweinsteiger, no. No, bo Lam? Nie podpowiem. Lam był. Spokojnie. Rafinha? Nie. Pudło. Contento? Nie. Ale strzelaj dalej, bo jesteś blisko. Blisko? Jesteś blisko co do narodowości. Austriak? Włoch! Rafinha? Rafinha Brazylijczyk. No. Dante! Brawo! Mało podpowiedział, zostało ci. Koniec. Koniec czasu. 10 na 11. Jeśli dobrze liczyłem, policzymy to jeszcze to na czekaj, montażu, będziemy widzieć. Daj jeszcze dodatkowy czas na nie. Pomoc. Znaczy mogę ci dać już poza konkursem. I tak no masz 10 dobra. Na 11, to spróbuj. Chcesz jakąś podpowiedź? Podpowiedź, no. Narodowość. Nie narodowość. Nie wiesz? Był. Nie, oczywiście, że wiem. Podpowiem ci inaczej. Był bardzo drogi, a nie przyszedł z wielkiego klubu. A zapłacili za niego bardzo dużo pieniędzy. I to było takie trochę kontrowersyjne w sensie. No, podważano to, czy on jest wart tyle pieniędzy. Z zachodu Europy. Z Europy jest na pewno. Pierwsza literka? Dobra, podpowiem ci. No jak powiem ci klub, to będziesz wiedział. Hiszpan. Hiszpan? Szablonze nie. Athletic Bilbao. Martinez, Javi. No, miałbyś. Ale masz 10. Ale ciężko, ale nie, no, ale dobrze miałeś. 10 na 11. Zresztą to nie było takie aż trudne, tak? Więc myślę, że nieźle. A to jest. Inną jakąś. To, nie, no to mogę to już Borussi nie. Powiedzieć. Nie. A chcesz powiedzieć poza konkursem no. Borussii? Też minutę? Nie, no poza konkursem. Poza konkursem. Nie, no to, no to nie, wie. No to dobra. No dobra, Piszek, Hummels, Subotic, Schmelzer, Gündogan, Sven Bender. Dobrze. Masz... Kagawa. Nie grał w pierwszym składzie. Błaszczykowski. No, a po drugiej stronie skrzydłowy? Royce. No nie, Royce nie był skrzydłowym. Ale grał. Gross Royce. Brawo. Jeszcze ktoś by brakowało? Nie, wszystkich powiedziałeś. Nie, jeden środkowy obrońca nie powiedziałeś. Powiedziałem, Subotic. No a obok niego? Hummels. I w bramce? W bramce Weideferer. No to wszystkich masz. I obok, powiedziałeś, Gündogan z Benderem. 11 na 11. No ale niestety, miałeś Bayern, to już poza konkursem. Mhm. A w ogóle, jakbyś miał takie wcześniejsze te finały, to masz dobrą pamięć do tego, czy średnią? No średnio, na pewno pół drużyny bym wymienił z tamtych czasów. Od 2-8. Od 2-8. Od 2-8, a wcześniej to już było ciężko. Ja tam... Już 9-5 dostał. No to ciężko. Ciężko, nie? No dobra. W takim razie, ale na razie powiem ci, że masz najlepszy wynik. Najlepszy wynik, jesteś trzeci. W kolejce byłeś przepytywany, także wypada mi tylko pogratulować.
Dziękuję. Może w następnej rundzie się poprawić, bo jak przejdziemy wszystkich, to będziemy robić następną rundę. Zobaczymy, czy starczy czasu w ogóle. Okay. Dziękujemy bardzo serdecznie. To był ekspercki quiz piłkarski, odsłona trzecia.